Cześć, witajcie, witam Was w bardzo świątecznym nastroju na moim vlogu Izabel i Thermomix. Kochani, dzisiaj przygotowałam dla Was barszczyk wigilijny. No, idą święta, więc zobaczcie, jak można w sposób bardzo prosty przygotować barszcz wigilijny właśnie w Thermomixie. No to co, zaczynamy, tak? Do naczynia miksującego włożyć 600 g czerwonych buraków. Ja sobie wcześniej te buraczki, bo tutaj widzicie, mamy wszystko, jak postępować, co robić. Ja sobie wcześniej te buraczki przygotowałam. Teraz sobie tylko wrzucę takie pokrojone, ale żeby było 600 gram, bo ich potrzebujemy troszeczkę więcej. Ale jeszcze chwilkę, bo widzę, że mam jeszcze za mało. 326. Widzicie, pięknie mi tutaj waga waży. Dobrze, 517, żeby nie było za dużo, 560, 573, 600. Dobrze, co robię dalej? Założyć miarkę, już zakładam miareczkę, tą moją pokryweczkę, miareczkę. Ustawić obrót pozycja 4 i to będzie na 10 sekund. Nam się pięknie zrobiło, co teraz przełożyć do innego naczynia, do miski i odstawić, więc przekładamy, miseczkę mam przygotowaną. Zobaczcie, tak o mi się to wszystko ładnie tutaj pocięło, nie wiem czy widać, mam nadzieję, że tak. Bardzo takie fajne, nie plastry, ale w takie po prostu części na takie kawałeczki. Jeszcze widzę, że mi troszeczkę tutaj zostało, więc wyłożę i lecimy dalej. Co dalej nam mówi nasz kochany Thermomix? Co mamy zrobić? 60 gram marchewki. Już sobie wrzucę marcheweczkę. Oj, mam. Następnie pietruszki 60 gram. Jeszcze troszkę mało tej pietruszki. Już jest. Dalej. Korzenia selera. Dobrze. Też mam. 300 gram buraków czerwonych, czyli jeszcze potrzebuję dodać buraczki, tak? 300 gram buraków czerwonych. Także dodajemy znowu buraczki. Zobaczymy. 217. I mamy 300. Dobrze. Dalej założyć miareczkę na pokryweczkę. Ja całą pokrywkę ściągnęłam, bo wykładałam buraczki. I znowu 10 sekund, obrót pozycja 4. Widzicie, tutaj nam to... Maszyna mówi, otwórz mnie. Otwieramy. Co dalej? Dodać wcześniej rozdrobione buraki, tak? Tak. Czyli dodaję te buraczki, które rozdrobiłam wcześniej. Proszę bardzo. Czyli tak naprawdę mamy tutaj kilogram buraków. Zobaczcie, już mi się pięknie moje naczynie wypełniło. Co robię dalej? Jedna łyżeczka soli. Gdzie ja mam sól? Oczywiście, że mam. Dodam troszeczkę soli. Następnie dwa liście ziela angielskiego. Też mam przygotowane. Też już tutaj ziele dodaję. Następnie dwa ziarenka. Tam było liści laurowych, przepraszam. Tutaj mam ziele angielskie. Też mam już tutaj przygotowane. 100 gram wody. Zaraz wodę też dodamy, ale jeszcze dodam sobie tutaj ziele angielskie, które wcześniej przygotowałam. Dobrze? I dodajemy litr wody. Ładnie mamy wytarowane wszystko. I lecimy. 600, 700, 800. Zasłoniłam się ręką, ale już tutaj drugą. Już. Tak wiecie, żeby nie było też za dużo, żeby nie przegiąć. Jest 1000. Czyli jest 1 litr. Co dalej? Zamiast miarki na pokrywkę naczynia miksującego nałożyć koszyczek. Czyli nakrywam, tak? Proszę bardzo. Ściągam miareczko.
miareczkę, nie miareczkę, tylko miareczkę, nakładam koszyczek i teraz na 13 minut i ustawienie obrót, pozycja 2, czyli widzimy się za 13 minut. Już nam się tutaj ugotowało ładnie, zobaczmy co dalej. Następnie zachowując nałożony koszyczek, gotujemy dalej, 25 minut, 100 stopni i obrót, pozycja 1. Proszę bardzo. I widzimy się za 25 minut. 25 minut minęło. I teraz co dalej robimy? Zawartość naczynia miksującego odcedzić przez dolną część przystawki Varoma. Czyli widzicie, to też jest nasze sito. Przystawka Varoma nie dość, że nam uparuje bardzo ładnie różne rzeczy tutaj, tak? Czyli jakieś warzywka, czy kluseczki, czy jakąś rybeczkę, czy mięsko. To też jest naszym takim cedzakiem, sitem. Więc to mam odcedzić i z powrotem tą zawartość tego wywaru, który się zrobi, z powrotem zachować tutaj w termomiksie. Także ja idę odcedzić i wracam za chwilkę. Już mam wywar tutaj w naczyniu. Co mam dalej robić? Jeden liść laurowy suszony mam tutaj. Dalej dwa ziela angielskie, proszę, ziarna. Dwie łyżeczki koncentratu. Ja już tutaj mam ten koncentrat, bo sama go robiłam. Też można oczywiście w termomiksie koncentrat zrobić. Pół łyżeczki pieprzu czarnego mielonego. Więc już tutaj pieprz też dajemy. Co dalej? Jedną łyżeczkę majeranku suszonego. Oczywiście majeranek zawsze musi być, tak? W barszczyku, no bo jakby inaczej. I 2-3 ząbki czosnku mamy. Jedna łyżeczka cukru. Ja daję erytrytol, więc dam troszeczkę mniej. O, okej. Okay. Co dalej? 2-3 grzyby suszone. Już, ja taką garść lubię, a niech troszkę będzie więcej. Lubię dodać. I co mamy dalej? 1000 gram wody, czyli dolewamy litr wody. Teraz zobaczymy. Ok, mamy to. Następnie dodajemy kwas buraczany. Możemy sami zrobić, a możemy sobie tutaj dodać gotowy. Ja proponuję zakwas z kiszonek Schneidera, bardzo dobry. I założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. Zakładamy. I kolejnie 10 minut, 100 stopni i obrót, pozycja 1. Już słyszę, że mój barszczyk się ugotował, więc zobaczmy. Tak, można już przelewać do wazy. I zobaczymy, jak barszczyk wyszedł. Nie wiem, czy to będzie widać, ale ja naleję tutaj do miseczki. O, o, troszkę widać. Bardzo fajny kolor. Czuję, że zapach jest też rewelacyjny. Także, kochani, ja Wam życzę wesołych świąt, zdrowych, pogodnych. No i oczywiście gotujcie barszczyk razem ze mną w termomiksie. Jeżeli podobał Ci się mój odcineczek, to zasubskrybuj mój kanał. Tam jest taki dzwoneczek, to też wiesz, co robić. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku.